Cześć wszystkim, jak leci? A więc mamy dwie misje do wyboru w tym systemie. Mamy gościa, który jest tutaj. Leci właśnie gość. Let us speak of profit. You have time to think. Well, I have a profit opportunity for you. I need a pilot capable of protecting my assets. A further details of use to you. The information you require is tylko 13 tysięcy. Misja jest prosta. On leci do drugiego systemu i chce protekcji. I ta misja jest dobra dla Nuba, ponieważ już widzę, że on jest... Okej, już nam zniknął. Że on miał eskortę. I ten eskorta ma militarna, koło niego leci, więc jest... Bardzo prosta misja, ale my zrobimy coś innego. Pogadamy z Mumigo. Cześć Mumi, jak leci? Okej. Antypatrol antyszmuglerski. Antyprzemytniczy patrol. Spróbuję to zrobić. Nie pamiętam, mam chyba skanera. Zobaczymy, jak mi się ta misja nie uda, to się nie uda. I... Split military supply transporter. Jak to działa właśnie? To chyba działa tak, że trzeba zeskanować te statki. No to dobrze. To jest reklama. To jest taki duży telewizor w tym kosmosie i tutaj daje reklamę. A trochę jak EVE Online to jest. Okej, więc my polecimy tych statków i zeskanujemy go. Stop. Baron Agricultural Transporter. Okej, dobra. Split Military Supply Transporter. Ten był zeskanowany, gdzie jest jeszcze jakieś statki? Baron Weapons Dealer. Okej. Baron Agricultural Transporter. Tego nie mogę zeskanować? Baron Recon Octopus Raider Baron Agricultural Transporter. Już go zeskanowałem chyba. Baron Recon Octopus Raider. Okej, trzeba go przyspieszyć. Tu jest jakiś inny statek, właśnie wylatują. Energy Transporter. Ten jest Teladi Courier. Więc... John Furco, nie widzę żadnych narkotyków ani nic. Baron Energy Transporter. Jakie jest? 9 km, 8 km, 7 km. Trzeba bardzo blisko do nich podlecieć. 6, 5. No chyba żartujesz. Trzeba do niego. Baron Food Transporter. Okej, okay, podobno ma żarcie, ale zobaczymy, czy są jacyś przemytnicy. A, tu jest ich bardzo dużo przy tej... Teladi High-Tech Transporter. Okej, okay, no jak widzimy, nikt nic nie przemyca, sukinsyny, więc nic chyba nie zarobię. Teladi Fresh Foods Supplier. Teladi Bio Transporter. On zwiewa do tej... Zaraz ucieknie mi? Tak, on już leci do... Teladi Escort. Pericles. Teladi Escort. Eskorta. Teladi Escort. Okej, okay, to jest eskorta. Spierdalamy z tej tutaj. Jest tu masa tych statków, jak widzimy... Nie mogę złapać żadnego szmuglera. Misja ciągle trwa. Tak, zarabiam 17% tego, co z ceny narkotyków, co znajdę, ale widzę, że... O shit, chyba się rozpierdolił. Tamten gość, o to gate. Tu jest olbrzymi statek wojenny. Boronów. Olbrzymi, naprawdę, ja jestem przy nim jak taka mucha. Bardzo ładny.
Czy przy tamtej bramie coś leci? Nie widzę, bo nie mam tutaj satelity. Tak z ciekawości. Nie, tu nikt nie leci do bramy zachodniej, z tego co widzę. Tutaj coś leci. No nic na razie nie znalazłem, także nudna ta misja jest. Przykro mi. Tu jakiś gość leci, zeskanujemy go tam. Baron, civilian ship. Baronów? Zobaczymy, czy przemyca coś. Mamy freight scanner, który właśnie skanuje, czy są narkotyki. O, to jest jump beacon. Tutaj się można hiperspację do tego miejsca zrobić, ale teraz nie obchodzi za bardzo. Jakie tu są bramy? Jest east, south and west, tak? Tu na południu jedziemy, okej. Okay. To właśnie tutaj jest tu jest właśnie największy ruch. Największy ruch jest tam. Od wschodu do południa wszyscy lecą. Baron, Recon, Octopus, Vanguard. Tak. Baron, Recon, NMMC, Mineral Transport, OTAS, Biotransporter. Zobaczcie, może ci będą, to są duże te. O, czekaj, tu jest bliżej. Teladi, High Tech Transporter. Okej, okay, Teladi mogą. Perhaps Teladi. Możemy z nim pogadać, ale to nie o to chodzi. OTAS, Biotransporter. Ciebie nie chcę strzelać, ja ciebie chcę zeskanować. Agricultural transporter. Nikt nie ma nic nielegalnego. Także to jest strata czasu i pieniędzy tutaj. No nic. Tego wzięliśmy? NMMC Mineral Transporter. Te. Baron Energy Transporter. Nikt żadnych narkotyków nie bierze. Baron Intelligence Service. Intelligence Service, no to jest chyba jakiś wywiadowca. Baron Civilian Ship. Okej, okay, więc strata czasu i pieniędzy. Po prostu nikt nic nie przemyca w tym systemie. Misja trwa, jeszcze mamy 6 minut 57 sekund. Jesteśmy tutaj na... Czy możemy tutaj zrobić, żeby ten statek podążać za nim? Tak, możemy. Autopilot follow. Te wszystkie statki już zeskanowałem. OTAS, Biotransporter. Ej, tu mamy statek. Baron, Octopus, Vanguard. Ten statek możemy... What do you require? Kupić od tego gościa za 16 tysięcy. Okej, okay, cool. Ship computer control transferred. No jebiście. Teraz ten gość wyszedł sobie i on sobie doleci do stacji tym spacesuitem, a mi je sprzedał ten Octopus Vanguard. Więc on sobie leci do stacji, a my sobie przyjmiemy ten statek. Już nie trzeba go robić claim, bo to jest nasz. On nam go sprzedał legalnie. To jest malutkie gówno, ale za 81 tysięcy... Czekaj, gdzie jest przód, żeby on jak poleci, to żeby mnie nie pierdolno. Okej, okay. Dobra. Octopus Vanguard. Szybko go zreperujemy i go zaraz opylimy. I on kosztował ile tam? 18 tysięcy, a my go sprzedamy za dużo więcej. To jest okazja. Po prostu gość ma dosyć życia swojego kosmicznego, wraca do swojej rodziny, ma wszystko w dupie i sprzedał ten samolot. I sprzedał ten... Wejdziemy teraz od niego. Możemy się zacząć wycofywać od niego też. Octopus Vanguard. Już wystarczy. Co on tak wygląda? Z ciekawości ten Octopus jaki ma szybkość maksymalną? On ma 460 metrów na sekundę, to jest szybszy od nas. Ile ma shields? Ale ma tylko, my mamy 3 megajoule shield i nas rąbią jak chce, a ten ma tylko 2, więc słuchaj gościu, nie, ty pójdziesz
i po prostu ciebie po prostu sprzedamy za więcej forsy. Czy tu jest... Nie. Szukamy teraz miejsca, gdzie możemy go sprzedać. Czyli Space... Royal Born Shipyard. Ok, on teraz poleci. I my go opylimy za pieniądze. I spróbujemy jeszcze bardziej tutaj tych wyskanować tych gości. Teladi, high-tech transporter. Hej, mamy! Illegal! God damn it, atakujemy go. Mamy w końcu kogoś illegal. Urgent request for fighter assistance. Z tym, że problem jest taki, że ja nie mam broni dobrej. I źle latam. Target left firing ring. Target is now on firing. Ja mu nic nie zrobię. Czy on ma obronną tą? Nie ma chyba broni. On jest bezbronny. Złapaliśmy go, chama. Okej, ja mu w ogóle nie robię szkody, jak widzimy. Cargo in danger! Okej, teraz zwolnimy, żeby go... Tak, on jest bezbronny. On jest przemytnikiem, nie wojownikiem. A nie gangowcem. Zobaczymy, czy nic mu nie przyszło. Nie, nic mu nie przyszło. Cholera, ma 96, więc... Nie wiem, trochę bliżej podlecieć, ale problem jest taki, że nic mu nie robimy. To trochę czasu zajmie. Cargo in danger! Okej, okay, cargo in danger, ale problem jest taki, że... nie, trochę mu 90% zaraz będzie. Trochę mu to czasu zajmie. I... Złapaliśmy przemytnika. On się zrobił z legalnego statku na czerwony, na nielegalny. Tak, tak, okej, okay, rozumiem. No to okej, okay, trochę mu zajmie to. Moja broń jest, jak widzimy, w ogóle niedobra. No, ledwo działa na statki takie malutkie, a to jest duży transportowiec. I jego cargo jest in danger i może za 3 godziny go zastrzelimy. Jak miał statki swoje pomocnicze, to bym wezwał tutaj swoje statki, jakbym miał swoje myśliwce, bym je tutaj wezwał, one by mi same automatycznie zaatakowały go i by mi pomogły. Dosyć nudne. Jak go, czy tu jest jakaś policja, która by go pomogła mi go złapać? Jest jakaś policja, Baron Rikon i tak dalej, nie? Cholera. Moja broń jest do dupy. To rakiety mu nic nie robią. Dobra. Czy mamy... Firelands missile installed. No, to była dobra misel. Mosquito. Tanani shields damaged. Cargo in danger. Już nie mam missiles, niech to szlak. A jest 56%. Wymęczymy go. Już jego shields nie działają, więc jest w miarę okej. Gdzie policja jest? Halo, policja! Cargo in danger. Cargo in danger. Muzyka jakby rzeczywiście coś się działo. Ja mam taki chujowy statek początkujący, że to jest szokujące. Co jest message? Ja. Skanowałeś 18 statków, jeden z których miał illegal goods i dostajesz 454 000 kredytu za to, że go złapałeś. To ja go wcale nie muszę...
Ja go wcale nie muszę zamordować. Ja po prostu to, że go wyskanowałem, to zarobiłem te pieniądze. Okej, nie, to było warte 454 tysiące, a ja zarobiłem 97 tysięcy. Okej, to wcale nie trzeba... To wcale nie trzeba z nim... walczyć. No walczyć to za dużo powiedziane. Deal, tak. Wejdź z tego statku, ja go sprzedam. Shit, dobrze by było trafiać go. Attention, energy low. 42%. Deal, deal. Wyjdź z tego statku. Wyjdź z tego statku. Wyjdź z tego statku. Cargo in danger. Trzeba też patrzeć, czy tu jakiś tu kolega nie dojdzie do niego, ale wydaje mi się, że nie. Jego shield, chociaż rozwaliliśmy jego shield, to dobrze. Słuchaj. Fuck, powiedziałem mu... Twoje cargo, daj mi je. On powiedział, nigdy się nie poddam! Poddaj się, poddaj się! Człowieku, znaczy nie człowieku, to nie jest człowiek. Poddaj się! I know! Ty, a jak weźmiemy od niego to cargo? Przecież my nie mamy przecież statku, żeby to cargo wziął. Ech. Listen, buddy. Potrzebam jakieś rakiety cięższe, coś muszę statek zmienić, bo ten statek jest do dupy. Ten statek jest ledwo sobie radzi z takimi malutkimi. Co ja gościu? Fucking shit. No poddaj się, ty idioto, już cię za godzinę wykończę. Dał. Co to jest? Space wing. Cargo bay now contains space wing. Okej. Wypuścił cargo, widzieliście to? Teraz my mamy space wing, nielegalny. Mamy tylko 6. Ile to kosztuje? Space wing can be. Okej, czy możemy to sprzedać tutaj? No buyers. Okej. Teraz trzeba uważać na policję. Czekaj. Rapier missile. Rapier missile? My nie mamy chyba na to. O nie, już mu działają te shields. Ej, spokojnie. My chcemy to missile przejąć trochę. Cargo bay now contains rapier missile. Okej. Dobrze było to wziąć, wujku, ale ty beznadziejnie latasz, wujku. High-tech transporter. Przyleciał koło mnie. Mało co mnie nie rozwalił, bo ja bym zajęty tą mysał. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Chcę zobaczyć. To dobrze, zarobiłem masę farsy. Teraz nie chcę, żeby mnie policja zeskanowała. Ja chcę zobaczyć Space Weed. Space Weed. Where's? Szybko, where's?
i nie wiem, gdzie to jest. Dobra, teraz odlecimy trochę od tutaj tych policjantów, bo mogą mnie zeskanować. I chcę zobaczyć, gdzie to opylić, to Space Weed, chociaż to jest 9, to jest bardzo mało, to mnie nie urządzi. To nie jest chyba bio. Nie, to jest na pewno nie energia, to jest food. To gdzie to nielegalne opylić? Pod czym to jest? Jak ktoś widzi, to niech mi powie. Space weed! Narkotyki, narkotyki, narkotyki. Lumang Strack Legacy. Gdzie to jest? Wiesz co? Ja nie jestem antynarkotykowy, więc to jest za daleko dla mnie. Ja to wypierdalam. Okej. Okay. Teraz tu się pokazało Space Weed i jest okej. Okay. Więc misja została wykonana. Jesteśmy teraz legalni. Ja mam w dupie to Space Weed. Jak miałem lepszy statek, to bym wziął to wszystko i bym się może pofatygował dupę do tego Luman. Ale to Luman jest na drugim końcu galaktyki, więc to by mi strasznie dużo zajęło. Poza tym to jest... Ach, tutaj byłem, tu są sami piraci. To jest, jak widzimy, Anarchy Port, Port Anarchii. Obrona jest bardzo silna i oni mnie nie lubią, więc jak nawet tam próbowałem wylądować, to oni by mnie rozpierdzielili, więc to jest bez sensu. Jest baza piratów, więc no, to się nie opłaca zupełnie tam zrobić tego. Zginął marnie przez swoją głupotę. Okej, okay. Ten gość natomiast leci ciągle tutaj do... jest w Argon Prime. I zaraz Miner Mercury, który chcemy tutaj zrobić. Zajebiście doleciał. Chcemy ten Miner Mercury, żeby zrobić trade. I tutaj chcemy wziąć od niego... Nie ma shield. Shit. Też można sprzed kupić to. Ale czy tutaj jest... Tak, Ore Collector. Możemy to kupić. Fajnie. I Mineral Scanner. Mineral Scanner installed. I to było na tyle. Jestem ciekawy, to jest... jaki to jest statek? To jest Mercury. Mercury XL. Jestem ciekawy, jaką on może mieć broń. Taką może mieć broń. Impulse Ray. To co my używamy. To jest beznadziejne. Particle Accelerator Cannon. Mobile Drilling System, który właśnie chcę kupić, ten Mobile Drilling System, ale go nie widzę, gdzie go kupić. Bo jak patrzę na moją encyklopedię, to nikt tego chujostwa jeszcze nie produkuje, albo produkowali i nie ma tego, ale ja po prostu nie znam miejsca. Jak jest ship up, nie szybka, upgrades, nie to. A ship equipment to jest mobil. Tak, ja nie mam czegoś takiego, nie mam drilling, nic takiego tu nie widzę. Więc nie wiem, gdzie go kupić, ale chyba można jakąkolwiek broń używać, więc następnym się postaram wideo zrobić z niego górnika i powinno być ok, bo on ma teraz... Mineralny skaner, żeby zobaczyć, jakie to są minerały w danym asteroidzie. Mamy też Ore Collector i chyba możemy go rozwalić, taki asteroid, jakąkolwiek bronią. Jak go rozpierdolimy, to wtedy to ore możemy zebrać i sprzedać. Ale to będzie w następnym odcinku, będę się bawił w górnika. I będzie cool. Więc my teraz... You have no sense. Dobra, nie będę z nim walczył 30 godzin, żeby go rozpierdolić. On ma 11% hull. A i tak mogę sprzedać tylko u piratów tych... tylko w pirackiej bazie te Space Weed. Więc i tak, a oni mnie nie lubią, bo ja przystrzelam do piratów. W tej grze oczywiście możemy być piratem i wtedy możemy wszystkie rasy mieć przeciwko nam, a być zapad brat z piratami albo z jaki. Tak też można grać. Dobra, następne wideo zobaczymy, postaram się być górnikiem. Wszystkim mówię do zobaczenia. Adios! Mam nadzieję, że się seria podoba i rozmach tej gry zaczynacie już łapać, że to nie jest taka, że tylko tam strzela, że sobie latasz statkiem. Nie, to jest gra, w której rozkręcasz całą ekonomię. I
Może tutaj pokażę, jak oni nie idą, niech pójdą tutaj z sektorami, w jakich sektorach jestem. Tutaj mam w każdym sektorze, w tyle sektorach mam już statki kosmiczne, które handlują, latają i zarabiają mi pieniądze. I no to będę, ile mam pieniędzy? Pieniądze! 3 583 000, prawie że 500, czyli mamy prawie 3600, 3 600 000, co ja mówię. Więc jesteśmy zajebiści, jesteśmy fantastyczni i jesteśmy w ogóle multimilionerami. A przypomnę, że statki, które na przykład chcemy kupić później, takie większe, czy stacje, niektóre kosztują 67 milionów, więc to nie jesteśmy wcale tacy duzi. Tutaj możemy kupić fabryki. Nas stać na fabrykę. Najtańsza jest Cattle Ranch. You cannot buy this factory at the moment because you do not have the necessary storage space to. To prawda. Tutaj mówi, że potrzeba olbrzymi statek. Trzeba mieć statek taki gigantyczny, który może przewozić tą stację. To jest Mammoth. On kosztuje 28 milionów. Ale wujku Timo, to przecież nie ma sensu, żeby to kupić za 28 milionów, żeby to robić. I później taką stację przewozić. Ale oni pomyśleli w tej grze. W Argon Prime lata statek. To nie jest niestety zrobione. Jest tutaj Mammoth, który możemy wypożyczyć na pewien okres czasu. Zapłacić mu parę tysięcy i on... I wtedy ten statek staje się nasz. Aż go wypuścimy z naszego serwisu i wtedy ten Mammoth, właśnie nie widzę go, on gdzieś tutaj lata, jest olbrzymi, to nie musimy go... O, tu jest! Jego możemy wypożyczyć i możemy, wtedy jego sterujemy i płacimy mu za ten serwis, że on robi, wykonuje serwis dla nas i mówimy mu, słuchaj kapitanie, rozmawiamy z nim jak równy z równym, słuchaj kapitanie, ja ci płacę tyle, a ty polecisz na ten Argon Space Dock, kupię tą stację, co chcę, on powie ok i ty, on załaduje tą stację i wtedy mówi, gdzie ty chcesz, żebym tą stację dał. I ty tą stację wtedy mówisz, chcę w takim systemie, w takim miejscu. I on mówi, ok, to ja dam ją tutaj. I wtedy ta stacja on kładzie i mówi, ok, tyle pieniędzy się należy, kredytów, ty mi płacisz i wszyscy są zadowoleni. I tak to działa, ale na początku zrobimy, zanim pokażę ten olbrzymi rozmach tej gry, to pokażę, jak być górnikiem. Więc wszystkim mówię, do zobaczenia. Bye bye.